Cześć Rodek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. Dziś został otwarty w pełnej szerokości dwóch jezdni po trzy pasy ruchu odcinek autostrady A1 z Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska. Jest to historyczny dzień, ponieważ od dziś cała autostrada A1 od Gdańska przez Grudziądz, Toruń, Włocławek, Kutno, Łódź, Piotrków Trybunalski, Częstochowę oraz miasta Górnego Śląska do granicy z Czechami jest już otwarta. W filmie omówię całą autostradę A1 ze szczególnym uwzględnieniem odcinka pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Dwujezdniowa droga pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową powstała w latach 70. ubiegłego wieku jako część tzw. gierkówki łączącej Warszawę z Katowicami. Prace koncepcyjne dotyczące jej przebiegu na autostradę rozpoczęły się aż 27 lat temu. Opracowywanie dokumentacji technicznej rozpoczęto w 1995 roku. Prace trwały z przerwami aż do 2012 roku, kiedy to ukończony został projekt budowlany. Związana jest z nim pewna anegdota. Otóż w roku 2010, gdy dla wszystkich interesujących się drogami było już oczywiste, że A1 pomiędzy Strykowem a Pyrzowicami nie ma szans powstać zgodnie z obietnicami przed Euro 2012, ówczesny wiceminister infrastruktury twardo stał na swoim i założył się, że jeśli A1 nie będzie ukończona przed mistrzostwami, to przejedzie on na rowerze całą brakującą długość. Jak na słownego polityka przystało, obietnicy rzecz jasna dotrzymał i przejechał ponad 200 km, bo takiej długości autostrady zabrakło. Po raz kolejny do tematu A1 między Tuszynem a Częstochową powrócono po 5 latach, gdy w 2017 roku podjęta została decyzja o rozpisaniu przetargów na przebudowę istniejącej drogi o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu na autostradę realizowaną od razu w przekroju dwóch jezdni po trzy pasy ruchu. Umowy w trybie optymalizuj i buduj zostały podpisane rok później, a fizyczne prace rozpoczęto w 2019 roku. Głównymi wykonawcami tego 83-kilometrowego odcinka było 5 firm: Strabag, Budimex, Mirbud, Intercor oraz Polakła. Droga między Tuszynem a Częstochową była otwierana etapami od grudnia 2021 roku do dziś. W niektórych miejscach prowadzone są jeszcze ostatnie prace. Nowy odcinek zaczyna się na węźle Tuszyn na połączeniu autostrady A1 z drogą krajową DK91 oraz DK12. Od tego właśnie momentu autostrada A1 w stronę południową ma trzy pasy w każdą stronę. Jadąc od Gdańska jest to dopiero pierwsze miejsce, gdzie kierowcy mają do dyspozycji trzy pasy ruchu. Następnie po 13 km dojeżdżamy do węzła drogowego Piotrków Trybunalski Zachód. Na tym węźle większość kierowców jadących od strony północnej kieruje się na południe i jeszcze do niedawna była to jedyna taka możliwość. Od zeszłego roku możemy pojechać również nową łącznicą w stronę Warszawy lub Kielc. Następnie po zaledwie 3 km jest kolejny węzeł. Tym razem jest to Piotrków Trybunalski Południe. Z tego węzła możemy pojechać na zachód drogą DK74 w stronę Bełchatowa lub na wschód do centrum Piotrkowa. Po 25 km dojeżdżamy do węzła Kamieńsk. Tutaj A1 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 484. Następnie po niecałych 16 km dojeżdżamy do węzła Radomsko. Tutaj jest możliwość zjechania na drogę krajową nr 42 i 91. Teraz na chwilę zrobimy przerwę. Tak jak pewnie stali widzowie już mnie znają, często w filmach mówię o dobrych rzeczach na naszych drogach oraz również o tych złych. Tutaj niestety muszę powiedzieć o złych i to podwójnie. Po pierwsze, tuż po zjeździe z A1 przy węźle Radomsko jest ogromny parking Port Radomsko. Jadąc ostatnio do Krakowa miałem nawet tutaj przerwę. Jest tutaj i stacja paliw, i restauracja, a nawet hotel. Jednak jadąc z A1 kierowca nie dowie się ze znaków, że taki parking tuż obok A1 się znajduje. Uważam, że powinniśmy brać w tej kwestii przykład z Austrii czy Niemiec, gdzie jeśli parking znajduje się w odległości nie większej niż 1 km od autostrady, to informacja o nim również powinna znaleźć się przy autostradzie. Druga sprawa, dużo poważniejsza. Zjazd z węzła Radomsko jest wykonany źle. Cały ruch z północy i z południa A1 łączy się z ruchem z DK42 oraz ogólnie z całym ruchem z okolic Radomska na małym pięciowlotowym rondzie. Na rondzie tworzą się korki, które nieraz wychodzą na autostradę A1. Uważam, że to rondo powinno zostać przebudowane na turbinowe. Kolejny węzeł to Mykanów, znajduje się 23 km dalej. Co ciekawe, w tym miejscu droga dochodząca do A1 nie jest ani drogą krajową, ani nawet wojewódzką. Jest to droga powiatowa 1059S. Jest to dość rzadka w Polsce sytuacja, żeby autostrada krzyżowała się z drogą powiatową. Na A1 jest to jedyne takie miejsce. Na autostradzie A2 również jest tylko jedno takie miejsce, węzeł Czciel.
Na czwórce takich miejsc jest więcej, ale one zostaną w przyszłości zlikwidowane. Mam tu na myśli odcinek z Legnicy do Wrocławia. Po kolejnych 4 km dojeżdżamy do ostatniego węzła na autostradzie A1, która była oddawana do ruchu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jest to węzeł Częstochowa Północ. Jest tutaj możliwość zjechania do centrum Częstochowy. W obecnie wybudowanej wersji odcinek o 3 pasach ruchu kończy się kilkaset metrów przed tym węzłem, a dopiero chwilę później 2 pasy poszerzają się o pas wyłączania na węźle. Na szczęście w czerwcu została podpisana umowa na dosztukowanie fragmentów 3 pasa na obu jezdniach. Nawet jeśli nieco za późno, to bardzo się cieszę, że zdecydowano się na ten krok. Jest to bardzo dobra decyzja, bo koszt tego poszerzenia jest minimalny w skali całej inwestycji, a znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu. Historycznie pierwszym fragmentem A1 był odcinek od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe długości 17,5 km. Budowano go w latach 1978-1989. Na kolejny odcinek jedynej w Polsce autostrady północ-południe musieliśmy czekać aż 18 lat do roku 2007. W ciągu kolejnej dekady od 2007 do 2016 oddano do ruchu wszystkie pozostałe odcinki A1, z wyjątkiem tych, gdzie istniejąca DK1 była już dwujezdniowa, co uzasadniało niższy priorytet budowy tych właśnie fragmentów. Jako ostatnia w 2016 roku otwarta została obwodnica Łodzi. Następnie w 2019 otwarta została autostrada pomiędzy Częstochową a Pyrzowicami, a w tym i zeszłym roku pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową. W ramach tej inwestycji zmodernizowany i poszerzony do 3 pasów ruchu został również najstarszy odcinek Tuszyn-Piotrków. Choć budowany był on nie aż tak dawno, bo w latach 80., to jego jakość okazała się na tyle zła, że umowa była kilkukrotnie aneksowana o rozbiórkę i budowę od nowa kolejnych obiektów inżynierskich. Więc ostatecznie można powiedzieć, że była to nie tyle przebudowa, co raczej budowa zupełnie nowej autostrady w miejscu starej. Omówię teraz cały przebieg A1 od Gdańska do granicy z Czechami. Autostrada A1 zaczyna się pomiędzy węzłami Gdańsk Południe a Rusocin koło Pruszcza Gdańskiego. W tym miejscu droga ekspresowa S6 przechodzi właśnie w A1. W mojej opinii A1 powinna zaczynać się na węźle Gdańsk Południe, a nie gdzieś pomiędzy węzłami. Byłoby to o wiele bardziej logiczne i prostsze dla kierowcy. Już o tym mówiłem podczas filmu o drodze S7, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Uważam również, że węzeł powinien nazywać się Pruszcz Gdański, gdzie mieszka ponad 30 tysięcy osób, a nie Rusocin, gdzie mieszka 900 osób. Następnie A1 poprowadzona jest południkowo w bliższej lub dalszej odległości od Wisły. Po drodze mijamy m.in. Tczew. Koło Tczewa nazwy węzłów również są niezgodne z zasadami, które ustawodawca sam narzucił. Węzeł Stanisławie powinien się nazywać na przykład Tczew Zachód, natomiast węzeł Swarożyn na przykład Tczew Południe. Po minięciu okolic Tczewa poruszamy się dalej na południe. Tutaj A1 przechodzi w większości przez tereny leśne z dala od miast. Jedynie z węzła Swarożyn jest w miarę blisko do Starogardu Gdańskiego. Po około 90 km, licząc od porządku A1, dojeżdżamy do pierwszego dużego węzła drogowego, czyli takiego, gdzie po zjechaniu z autostrady dalej możemy kontynuować podróż autostradami lub drogami ekspresowymi. Jest to węzeł Nowy Marzy. Tutaj od A1 odchodzi droga ekspresowa S5 w stronę Bydgoszczy, Poznania i Wrocławia. Film o drodze S5 wyświetla się w prawym górnym rogu. Następnie A1 przechodzi mostem nad Wisłą, który jest najdłuższym mostem w Polsce. Zaraz po minięciu Wisły mijamy Grudziądz. Tutaj prawdopodobnie w przyszłości od wschodu zostanie doprowadzona droga ekspresowa S5 biegnąca z Ostródy. My kontynuujemy podróż na południe. Po kilkudziesięciu kilometrach dojeżdżamy do Torunia. W Toruniu niby są 3 węzły drogowe, ale tak naprawdę są 2. Pierwszy, nie wiedzieć czemu, zamiast nazywać się na przykład Toruń Północ, nazywa się Tużno, od malutkiej wsi położonej obok. Na tym węźle A1 krzyżuje się z najkrótszą drogą krajową w Polsce, czyli DK96. O wszystkich najdróg w Polsce mówiłem w filmie, który wyświetla się w prawym górnym rogu. Drugim węzłem jest Lubicz, który w mojej opinii powinien nazywać się Toruń Wschód. Tu A1 krzyżuje się z DK10. Od tego miejsca przez około 10 km A1 idzie wspólnym śladem z S10. I jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie jadąc drogą ekspresową i tak będziemy musieli płacić za przejazd, ponieważ jej fragment pokrywa się z płatną autostradą. Po ponownym minięciu Wisły oraz odstaniu w korku w celu zapłaty lub pobrania biletu za przejazd dojeżdżamy do kolejnego dużego węzła, czyli Toruń Południe. Jest to jedyny z 3 węzłów w ciągu A1, który ma w nazwie Toruń, ale nie da się z niego dojechać w prosty sposób do Torunia. Żeby to zrobić, trzeba pojechać całkowicie naokoło, co jest nieopłacalne czasowo. Na szczęście podczas budowy drugiej nitki drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia do południowej obwodnicy Torunia zostanie doprowadzony łącznik umożliwiający dojazd z tego węzła do centrum miasta. Kontynuując jazdę na południe, mijamy po drodze m.in. Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Wocławek i Kutno.
Następnie dojeżdżamy do kolejnego dużego węzła drogowego, jakim jest Łódź Północ. Tutaj A1 krzyżuje się z autostradą A2 i jest to jeden z najważniejszych węzłów drogowych w Polsce. Mamy tu możliwość pojechania na wschód w stronę Warszawy lub na zachód w stronę Poznania. My jedziemy dalej na południe. A1 mija Łódź po wschodniej stronie. Do Łodzi możemy zjechać na kilku węzłach. Ten odcinek obwodnicy Łodzi od pierwszych dni od otwarcia ma znaczne natężenie ruchu i według mnie z czasem będzie konieczność do budowy tutaj trzeciego pasa ruchu w każdą stronę. Dodatkowo pomiędzy węzłami Łódź Północ a Łódź Południe po A1 poruszają się również kierowcy jadący z Warszawy do Wrocławia i odwrotnie, ponieważ jest to najkrótsza i najszybsza droga pomiędzy tymi miastami. Czwarty duży węzeł w ciągu A1 to Łódź Południe. Tutaj od A1 odchodzi droga ekspresowa S8 w stronę Wrocławia. I od tego również miejsca do węzła Piotrków Trybunalski Zachód jest to wspólny przebieg A1 z S8. Od Tuszyna do Częstochowy o przebiegu drogi A1 opowiedziałem wcześniej. Na tym odcinku znajduje się piąty duży węzeł drogowy, czyli Piotrków Trybunalski Zachód, gdzie od A1 odbija S8 w stronę Warszawy. Od węzła Częstochowa Północ A1 stanowi obwodnicę Częstochowy. Miasto to mijamy po zachodniej stronie. Do Częstochowy możemy zjechać czterema węzłami. Po minięciu tego miasta kierujemy się w stronę miast Górnego Śląska. Dojeżdżamy do szóstego dużego węzła drogowego, czyli Pyrzowice. Tutaj od A1 odchodzi droga ekspresowa S1, która prowadzi w stronę Sosnowca, Bielsko-Białej i dalej w stronę Słowacji. Jest to również łącznik do autostrady A4 w kierunku Krakowa. Droga S1 nie powinna mieć takiego numeru, ponieważ nie może być dwóch dróg o numerze 1, a tak jest właśnie teraz w województwie śląskim. Jest to zupełnie inna sytuacja niż na przykład A2 i S2, które są fragmentami jednej drogi, więc ich numeracja jest zgodna z przepisami. A1 i S1 to dwie różne drogi i ta druga z nich powinna mieć numer na przykład S11 jako przedłużenie planowanej S11 lub S69, ale nie S1, bo to dublowanie numeru 1, który jest zarezerwowany dla autostrady A1. Od węzła Pyrzowice do węzła Piekary Śląskie autostrada A1 wymaga natychmiastowej przebudowy. Nasyp został tutaj wybudowany ze złych materiałów, które z czasem po dostaniu się wody zwiększyły swoją objętość i z tego powodu jazda tym odcinkiem jest nieprzyjemna dla kierowcy. Są tutaj ogromne nierówności. Prawdopodobnie droga zostanie całkowicie rozebrana i wybudowana od nowa. Na to niestety trzeba mnóstwo pieniędzy oraz oczywiście czasu. Uważam, że ta przebudowa będzie trwała minimum 2 lata. Od Piekar Śląskich do Bytomia, a następnie od Zabrza przez Gliwice do węzła Żory, A1 ma ponownie 3 pasy ruchu w każdą stronę. W Gliwicach mijamy 7 i ostatni duży węzeł drogowy, Gliwice-Sośnica. Tutaj A1 krzyżuje się za autostradą A4 oraz drogą krajową 44, a także z drogą wojewódzką 902. Autostrada A1 kończy się na granicy polsko-czeskiej w okolicy wsi Gorzyczki. Przejazd do Czech nie wymaga od kierowcy żadnego zatrzymania. Jest tutaj tylko informacja, że wjeżdżamy do Republiki Czeskiej. Co ciekawe, w Czechach jest to również autostrada numer D1. Wzdłuż A1 od węzła Rusocin koło Pruszcza Gdańskiego do Gorzyczek znajduje się obecnie 29 par parkingów, czyli łącznie 58. Są tutaj parkingi kategorii pierwszej, gdzie jest tylko parking i toaleta. Są także parkingi kategorii drugiej, gdzie dodatkowo są stacje paliw oraz restauracje. Jest też kilka parkingów kategorii trzeciej, gdzie oprócz stacji paliw i restauracji jest także motel. Pomiędzy Rusocinem a Gorzyczkami na długości 565 km średnio parkingi wypadają co 19,5 km. Jest to wartość prawidłowa względem przepisów, w myśl których parkingi powinny być co 15-20 km. Autostrada A1 z łącznej długości 565 km jest płatna pomiędzy Rusocinem a Toruniem na długości 152 km. Usytuowanie punktu poboru opłat Nowa Wieś koło Torunia było bardzo złą decyzją. Obwodnice miast z zasady powinny być bezpłatne. Dzięki temu kierowcy jadący tranzytem mogą ominąć szybko i bezpiecznie miasto, nie płacąc za to, a przy okazji nie wjeżdżając do miasta i nie łącząc się z ruchem miejskim. I tak jest właściwie wszędzie w Polsce. Wyjątkami od tej zasady jest tylko odcinek A1 koło Torunia oraz obwodnica Łodzi w ciągu A2. To, że obwodnica Torunia jest płatna, a dodatkowo punkt poboru opłat jest umiejscowiony właśnie w tym miejscu, doprowadza do kuriozalnych sytuacji. Sam jadąc w zeszłe wakacje z Olsztyna do Poznania, widząc na mapie, jak ogromny jest korek ludzi chcących zapłacić za przejazd A1, wybrałem drogę przez centrum Torunia. To jest sytuacja niedopuszczalna. Punkt poboru opłat powinien znajdować się na północ od węzła Tużno, a najlepiej jakby go w ogóle nie było i opłaty za autostrady były płacone w zupełnie inny sposób. System poboru opłat w Polsce jest systemem przestarzałym. Na odcinkach zarządzanych przez Generalną Dyrekcję został on w zeszłym roku zmieniony. Mam nadzieję, że na odcinkach koncesyjnych również do tego dojdzie. Tradycyjnie przy filmie pomagali mi Krzysiek i Igor,
a także pozostałe osoby, które są wymienione na znaku drogowym. Pozdrawiam, Radek.